Narodziny i pożegnania w płockim zoo, sukcesy płockich artystów i społeczna akcja z superbohaterem. O tym będziemy dziś mówić w multiinformacjach. W płockim ogrodzie zoologicznym na świat przyszła mała panda. Cieszymy się bardzo, bo to jest jedyna panda mała w Polsce w tym roku. Oczywiście jest w 5, w 6 ogrodach zoologicznych są małe pandy, ale tylko u nas ta para dała przychówek, więc jesteśmy z tego bardzo dumni. Mamy małego żurawia mandziurskiego. To kolejna, jedyna para bardzo rzadkich ptaków, które tylko u nas się mnożą. Oczywiście te zwierzęta to nasza chluba, ale już od jakiegoś czasu mamy dwie małe zebry górskie, które przyszły niedawno na świat. Te zebry to jest kolejny rarytas, bo to jest najrzadszy gatunek zebry. Bardzo mało znany zebry górskie, które żyją nieco inaczej niż te, które widzimy na co dzień w telewizji, gdzieś tam, które pokazywane, one nie żyją w wielkich stadach, mają kłótliwy charakter, dlatego ich stada są raczej małe, ale to jest gatunek, który wymaga ratowania. Mamy małego oryksa szablorogiego, więc antylopę, która wyginęła zupełnie na wolności i dzięki ogrodom zoologicznym jest ratowany ten gatunek. Miejmy nadzieję, że zostanie właśnie dzięki ogrodom uratowany. Tymczasem z ogrodem pożegnają się słonie. Już koordynator zaczyna podejmować pewne decyzje. One miały lecieć na Mauritius, do Zoo Ashtam, czyli na wyspie na Oceanie Indyjskim, do pewnego ogrodu zoologicznego. Prawdopodobnie tam jednak nie pojadą, ponieważ tamto zoo stwierdziło, że koszty byłyby zbyt wysokie, ale w któreś miejsce w ciągu najbliższego roku lub dwóch nasze słonie powędrują. I zgodnie z umową z Komisją Hodowli Słoni otrzymamy dwa kolejne młode słonie do odchowu. No jest to dosyć kłopotliwy i kosztowny zabieg, ale dopóki nie zbudujemy, tak jak mamy to zaplanowane, pawilonu hodowlanego dla słoni, to tak będziemy mieli. W płockim ogrodzie można też adoptować zwierzęta. Dostępna jest specjalna lista adopcyjna. Najdroższa jest adopcja słonia. Kosztuje 3600 zł miesięcznie. Kosztowne jest też stado małp i fok. To wydatek rzędu 1500 zł. Żyrafa kosztuje 1200 zł, kangur 240. Na mrówki i pszczoły pozwolić sobie może każdy. To tylko 100 zł. A za skorpiona i żuka zapłacimy 50 zł. Oczywiście podpisywana jest umowa adopcyjna określająca czas adopcji i obowiązki sponsora. Oprócz wsparcia finansowego możliwy jest również sponsoring rzeczowy, polegający na przekazaniu np. materiałów budowlanych, ogrodniczych lub innych, uzgodnionych z płockim zoo. Niestety zwierzaków nie możemy zabrać do domu, a jedynie je odwiedzać. Sponsorzy otrzymują dodatkowo tabliczki pamiątkowe przy wybiegach. Artyści z płockiego zespołu pieśni i tańca Wisła dali brawurowy koncert podczas Europejskiego Festiwalu w Macedonii. Publiczność występ naszych tancerzy przyjęła niezwykle gorąco. Teraz po krótkim odpoczynku cały zespół wraz z kierownikiem Piotrem Onoszko pracuje nad przeniesieniem gorącego, folkowego klimatu do Płocka. Już w przyszłym miesiącu do naszego miasta zawitają entuzjaści tańca niemal z całego świata, żeby wziąć udział w Wistula Folk Festival. Trzecia edycja w tym roku zaczyna się już za 3 tygodnie, koncert otwarcia 20 sierpnia, przy czym ten festiwal jest no taki na miarę XXI wieku, tak? Czyli przyjeżdżają do nas zespoły z muzyką opracowaną, tańczące folklor opracowany, mówiąc krótko, folklorystyczne show. Na wszystkie koncerty w ramach Wistula Folk Festival wstęp jest bezpłatny. Szczegółowy program już wkrótce na stronie www.multitv.pl. Po raz pierwszy wystąpili w kategorii Champions i od razu zdobyli srebrny medal. Po ogromnym sukcesie na 8. World Choir Games w Rydze płocki chór Vox Singers wrócił do Polski. Już sam udział w tej kategorii jest ogromnym wyróżnieniem. Srebro oznacza, że Vox Singers jest w światowej czołówce chórów śpiewających muzykę popularną. Trzeba też podkreślić, że to jest gigantyczna impreza. Tam przyjeżdża około 500 000 osób z 70 paru krajów.
miasto żyło cały czas muzyką, jakby konkurs nie odbywał się tylko w centrum kongresowym, ale też były tak zwane Friendships Concert, które się odbywały na terenie całego miasta. Sceny były rozstawione a to w parku, a to przy jakimś centrum handlowym i tam te zespoły występowały. Ósma Olimpiada Churalna World Choir Games odbywała się w dniach od 14 do 20 lipca w Rydze. To największy festiwal churalny na świecie. Do stolicy Łotwy przyjechało 460 chórów reprezentujących 76 krajów z całej kuli ziemskiej. I ty możesz być superbohaterem. To hasło niezwykłej akcji społecznej powołanej do życia przez ludzi, którzy kochają zwierzęta. Właściwie spiritus movens z tej całej sytuacji był lekarz Olek Moszczew i Beata Puda, którzy jakby zaszczepili w nas tę całą ideę. Rozmaite osoby z różnych pionów, można powiedzieć, naszej akcji przybyły na takie zebranie pierwsze organizacyjne. No i jednym z pomysłów na całą akcję, poza billboardami, plakatami i w ogóle szeroko pojętej informacji, było zrobienie spotu filmowego. No, powierzono to mnie, a że akcja pod tytułem tej akcji, można powiedzieć, jest Zostań moim superbohaterem, wymyśliłem taki film, który Państwo niebawem zobaczycie, w którym właśnie pojawia się superbohater. Jest to bardzo młody człowiek, młody chłopiec, można powiedzieć, zdradzić już teraz, który robi to, czego oczekiwalibyśmy głównie od młodych ludzi, ale także od rodziców. Możesz do mnie podejść? To znaczy po psiemu dzień dobry. Nie chcę narzekać, ale szczerze mówiąc wolałbym mieszkać w domu. Mógłbyś być moim superbohaterem. Ja? Superbohaterem? No pewnie. Przyjrzyj się sobie. Ekstra wyglądasz. Dobrze? No pewnie, że dobrze. No to? No to co? Koniec zabawy? Abyśmy go do domu. A będziesz się nim zajmował? Tak. A będziesz wychodził na spacery? No tak. To skakujcie. Obiecuję, że nie będę biegać za kotami. Witam cię serdecznie. Uwielbiam grać w piłkę. Już nie chcę więcej być smutny. Spot i ty możesz zostać superbohaterem będzie można oglądać na antenie Multi TV do końca wakacji.